Dzień dobry z tej strony Ewa. Witam Was serdecznie. Wracam po krótkiej przerwie wymuszonej sytuacją życiową. Bardzo dziękuję za kondolencje, które mi napisaliście na karcie społeczności. Bardzo to doceniam. Yy, ja już wracam do siebie, nie będę tutaj yy, zasmęcać sytuacji, yy, także staram się już po prostu odzyskać swój tryb i, i po prostu wrócić mentalnie yy, do swojego życia. Yy, I co Wam powiem? Finansowo może od tego zacznę. Nie wiem, gdzie jestem, bo ogólnie wyjazd trzydniowy na pogrzeb do daleko, dalekiego miejsca, wynajem mieszkania i, i rzeczy dookoła pogrzebu, to nie było tanie. Myślę, że między 1000 a 2000 posiłkowałam się subkontami, które miałam, więc mogłam je wydrenować, ale no po prostu są takie sytuacje, że się nie zastanawiacie i to, to była taka sytuacja, że trzeba było po prostu mieć ten hajs, wydać go. Więc teraz będę po prostu odbudowywać pewne tematy, w tym też siebie mentalnie i psychicznie, ale tak czasem bywa. Co Wam chcę jeszcze powiedzieć? Hmm, coś chciałam. Aha, na niedawnym filmie na temat zakupów wspomniałam, że często jestem chora i źle się czuję. Jedna z pań napisała komentarz, że jest to związane z dietą. A inna pani napisała, czy to nie jest tak, że y, po prostu prze chyba przesadzam, nie wiem, bo y, zasugerowała, że po prostu nie powinna być taka zmęczona, i może to też jakieś wyniki, może jakaś choroba, może coś y, ja tak się pochyliłam nad tym komentarzem, bo może rzeczywiście taki jest. Ja często czuję się zmęczona, a teraz już kolejny tydzień choruję, i myślę, że to nie na tyle ma związek u mnie z jelitami, co dietą, ale stanem psychicznym. Po prostu to był ostatnio trudny czas. I u mnie psychika ma ogromne znaczenie, jeżeli chodzi o zdrowie. Ja teraz mam zatkane zatoki, ja po prostu chyba fizycznie odreagowuję pewne rzeczy. Napijmy się. I chyba tak teraz to wygląda: jak postawię się psychicznie na nogi, poczuję się silniej i lepiej, to prawdopodobnie też fizycznie się poczuję lepiej. Zaczęłam ćwiczyć i robić pewne rzeczy dookoła siebie, żeby wzmocnić się. No ale no umówmy się, jak psychicznie siadacie, jest jakaś trudna sytuacja, no to ciężko po prostu, żeby wszystko było dobrze, nie? Ja tak po prostu mam, chyba, że jest to sprzężone u mnie, więc nadal jestem niewyleczona, na pogrzebie mnie wywiało, no i to jest po prostu długi proces, wiecie, czuwanie zimno, kaplica zimno, kościół zimno, pogrzeb zimno i po prostu, no kurczę, znowu jestem chora, jak znacie, jakieś super sposoby na Odporność, dawajcie, piję wodę z cytryną, z cytryną i zimbirem. Jak znacie jakieś takie techniki, to ja jestem otwarta na wszystko. I nawet jak jakiś komentarz mnie wkurzy, to po chwili myślę sobie kurczę, czego ten komentarz mnie wkurza? Może jest coś, co mi siedzi z tyłu głowy a propos tego komentarza tego, co ta osoba powiedziała. I może to jest jakaś e, ważna rzecz, tak? Że on mnie tak szybko zdenerwował, może to rzeczywiście jest coś, co wypieram. Więc nawet jeżeli piszecie coś, co mnie naprawdę kurczę, myślę sobie, ooo, to za chwilę myślę, kurde, nie zatrzymaj się. Może jest coś w tym e, ważnego, tak? Więc nawet jeżeli coś czasem dla mnie piszecie niefajnego, to staram się z tego wyciągnąć coś i zatrzymać się nad swoją emocją. Dlaczego tak szybko mnie to wkurza. Czasem jest tak, że. Wiecie, jak jest? Czasem spotykacie różne osoby, które bardzo szybko was denerwują. Macie takie osoby, które nie potraficie po prostu znieść w swojej obecności. Ja mam teorię na ten temat, że to jest tak. Że ta osoba ma coś, co wy też w sobie macie i tego nie akceptujecie, nie lubicie tego w sobie i ta osoba wam to pokazuje i dlatego was tak szybko wkurza. Tak samo myślę czasem o komentarzach, które dostaję, które na początku nie są miłe, ale kiedy się dogrzebie do tego mięsa, o co tak naprawdę chodzi, można się dużo interesujących rzeczy o sobie dowiedzieć. <laughs> Także, tak, chwilą wstępu powiem a propos różnych rzeczy, które dostaję i. Nie wiem, czy łatwo mnie zdenerwować. Chyba nie, bo staram się po prostu analizować różne rzeczy, w tym emocje swoje w stosunku do innych. Dlaczego coś na mnie tak szybko działa i tak dalej, i tak dalej. Więc przechodząc do kopert, mam bardzo dobrą kawę. Znalazłam już... Nie, nigdy nie zacznę tego filmu o kopertach, bo jeszcze chciałam wam powiedzieć o kawie. Bardzo fajną recepturę na kawę sobie znalazłam. W końcu coś, co mi smakuje. Robię sobie w takim kubku termosie. Jedno espresso, zalewam to 200 ml w Do tego daję kapkę e, mleka, już tak na zimno wlewam bez laktozy, tam chyba z centymetr tego wychodzi. I do tego espresso na samym początku daję pół łyżeczki masła klarowanego. To mi załatwia sprawę glikemii, od rana jest na dobrym poziomie, e, bo ja ciągle jestem w temacie pilnowania, jakby <laughs> swojej krzywej glikemicznej, e, i dla mnie to świetnie działa. Myślę, że też dlatego jest to jeden z powodów, dlaczego waga mi się ostatnio w końcu ruszyła w tą dobrą stronę, bo wcześniej piłam mleko, ze, mleko spienione z kawą, i za każdym razem ta krzywa glikemiczna szła do góry. Od razu mnie już rano wywalała. I ciężko było to ustabilizować, dlatego wydaje mi się, że to jest duży faktor, dlaczego ostatnio, mimo tam różnych jedzeń i różnych rzeczy, które się działy, waga powolutku spada, bo ta krzywa po prostu jest na dobrym poziomie, a poza tym jest bardzo smaczna. Dużo komentarzy w pracy słyszę, że jak można pić kawę z masłem, ale to są chyba osoby, które nigdy nie piły kawy kuloodpornej, bo. Masło klarowane jest taką częścią kawy odpornej, tam jeszcze inne rzeczy. A ja tu daję, to bardzo mało to się rozpuszcza i sprawia, że kawa w efekcie jest kremowa, a nie tłusta. Więc jak ktoś kiedyś nie próbował, chce spróbować, niech spróbuje. No może, może w sam raz podejdzie temat. Ja sobie dzisiaj wzięłam jeszcze wolne, żeby odtajać trochę po podróży i po wszystkim też psychicznie. Żeby się zebrać, zrobić zakupy, zrobić koperty. Yy, I biorę się za koperty tak naprawdę. Nie wiem na czym stoję, byłam bardzo mocno w innych tematach ostatnio. O których już tu nie będę gadać, ale na pewno zapłaciliśmy, nadpłaciliśmy kredyt. Teraz mam ściągawkę gdzieś. 582 zł, i to zrobiliśmy jakoś na początku miesiąca. I to była zbitka moich i zbitka mojego męża końcówek różnych. I odłożonych, ja tam chyba 200 zł, odłożyłam on coś tam i tak zbiliśmy 582 zł, więc bardzo fajnie. Te wszystkie nadpłaty sprawiły, że część kapitału w racie kredytu w tym momencie jest przeważająca, czyli w racie kredytu, która jest 2000, ile ja płacę, nigdy nie pamiętam, 2130 chyba płacę kredytu, tak? Chyba tak. I w tej racie jest 1600 zł samego kapitału, reszta to jest, są odsetki, tam będzie 590 chyba coś w tym stylu samych odsetek. Więc teraz kapitał jest większy dzięki temu po prostu, że płacimy, robimy nadpłaty, zmniejszamy część kapitałową kredytu, przez to jest przekalkulowywany kredyt jeszcze raz, co oznacza, że w kolejnej racie zmienia Wam się proporcja odsetek do kapitału. Oczywiście zależy nam na tym, żeby płacić kapitał większą część niż odsetki. A jak zaczynacie jakby swoją przygodę z kredytem hipotecznym, to przez pierwsze lata niestety spłaca się odsetki. <laughs> Dobra, jedziemy dalej, więc to się udało. Nie wiem, jak dalej będzie wyglądać nasza przyszłość, że tak powiem, z wszystkim mój mąż zmienił pracę, tak jak Wam mówiłam, że będziemy się o to starać, udało mu się. Jest dosłownie po tygodniu tej nowej pracy, jest, jest nam ciężko. E, musieliśmy rozpisać plan na cały miesiąc, bo ma tak zwane dwunastki, czyli pracuje po 12 godzin i e, wcześniej sobie wyobrażałam to tak, że jak będzie pracować 12 godzin, to kolejny dzień będzie miał wolny, ale nie, nie ma tak, więc zasadniczo pracował cały czas i dopiero teraz jakoś jest to zwracane w godzinach, czyli na przykład wychodzi wcześniej z pracy tam o dwie godziny, tak <grym> więc e, jest to mm, trudno nam się jeszcze do tego troszkę. Dostosować, i mamy taki plan w ogóle: kto rano wstaje, kto dziecku robi śniadanie, kto wychodzi z psem. To jest na cały miesiąc już ustalone, bo inaczej nie dalibyśmy rady, bo razem wstajemy o 5. Mm. Trochę ściemniam, bo wstajemy też o czwartej Tylko na zmianę, żeby wyprowadzić psa. <laughs> no, także zobaczymy: on trochę zaczyna mówić, że jest mu z tym ciężko. Ale ja nie wchodzę w te rozmowy, że ciężko, nie ciężko, bo wiedzieliśmy, na co się piszemy. Także mówię po prostu: skup się nie na marudzeniu, tylko na pracy, jak coś zrobić dobrze. Wiem, że ciężko, trudno w niektórych sprawach się połapać, w niektórych procedurach, ale po prostu skup się na zadaniu, a nie na tym, że to być ciężko. Wiedzieliśmy, że będzie ciężko, tak? Także z mojej strony, zero motywacji, bardziej takie. Wy się wgarść, no bo jak ja już jestem w temacie, jak razem jesteśmy w temacie, to ja nie pozwolę na takie rozmemłanie się, tylko po prostu teraz zadaniowo do tego podchodzimy. Ok, e, jedziemy z kopertami w końcu. Tysiak jest, o którym zapomniałam, mój mąż sobie wczoraj przypomniał, że przecież e, 1000 złotych na kopertę. Mówię, Boże, tak, trzeba wrócić do żywych. E, pies. E, pies, zrobiłam wszystkie badania, bardzo się cieszę. Hmm, także mam zdrowego psa. <noise> on ma jakąś niewielką torbiel w nerce, którą obserwuję już zasadniczo od kilku lat. Jest ona niegroźna, mam z nią nic nie robić. Poza tym wiecie, on ma 12 lat, to co, to co ja miałabym robić? Ale hmm, w żadnym stopniu ona nie zagraża mu, co mi przypomina, że zwierzęta często się do nas upodabniają. Jak miałam 18 lat, to też miałam torbiel którą mi chyba nad nerką usuwali, robiąc w kucie taką igłą z USG i tam cudawianki. To nie było fajne wspomnienie, ale tak mi teraz pies o tym przypomniał, że no było coś takiego. Ja też coś takiego miałam. <grych> 30, 40, 50, 60, 70, 70 złotych. 74, Osiem. Dobra, 78 zł. No to z kawałka kasy wydam. 78, no tak, ale nakupiłam mu trochę smaczków, zrobiłam wszystkie badania. To się może zgadzać, no po to, po to był ten hajs, tak. Dobra, to jest status na teraz. Zaraz załadujemy i następna kasa, na co mi potrzeba na psa. To szczerze mówiąc, nie mam takich planów już, chyba zdrowotnych dla niego. E, mam plany, chyba takie jedzeniowe, jak się kończą, jakieś smaczne rzeczy. O, szczotkę mu jeszcze tu kupiłam za te pieniądze. Taka szczotka się nazywa Furminator za 150 zł. I stąd chyba po prostu trochę więcej wydałam, niż mi się wydawało. E, wakacje 2600. Awaryjne, pewnie już nic nie ma. Oce, coś tam jest i Christmas, święta. No to co, jedziemy? Chciałabym tak naprawdę załadować bardziej awaryjne, bo no spukałam się. Spukałam się. No ale kto by się nie spukał? Dobra, święta Święta tak. Mam tu 1000 zł, chyba chciałabym mieć troszkę więcej. Jeszcze tylko jedno zasilenie przed świętami. Więc chciałabym tu jakieś dwie stówki położyć. W awaryjnej chciałabym też dwie stówki położyć. W wakacjach przeważnie kładę 5. No to, to już jest za dużo. No nie uda mi się chyba tak jak chcę. Zobaczmy to co muszę to na pewno tak o c, stówka, tak po stówce mhm. to co muszę to Christmas, wakacje 5 raz, dwa, trzy, cztery pięć mm. i mam 300 zł ja chyba zrobię na psa stówkę a na a na awaryjne i to kurde no myślałam, że będzie lepiej chciałam awaryjne bardziej zasilić, co ja tu mam no chyba zrobię tak te awaryjne to mi często tyłek ratuje muszę tutaj bardziej się postarać więc kresmes dam 1100, no trudno na psa 100, a wakacje to ja nie wiem, czy dobrze robimy, że to odkładamy w ogóle, 2, 3, 4 5 nie mam pojęcia, chyba tak zostawię i zobaczymy tak Muszę się wziąć w garść, słuchajcie. Ciężko po takim wydarzeniu dosyć trudnym przejść do życia i yy, do pracy, obowiązków, <laughs> budżetu. No bo wczoraj też pisaliśmy budżet i bardzo ciężko mi było sobie przypomnieć pewne rzeczy, ale to chyba jest takie właśnie otępienie po utracie, że tak powiem, kogoś. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 900 zł, czyli na oce mamy 1000. Ale y, ja jestem raczej z tych osób, która próbuje przekuć taki smutek i y, taką lukę działaniem, żeby się zająć y, czymś y, i przejść po prostu żałobę, tak. Ja nie, nie nie lubię siedzieć i pogrążać się w jakimś tam stanie ducha, tylko od razu no nawet mnie to frustruje, jak ktoś robi to za długo i tak już chciałabym przejść do jakiegoś działania, mówię: Dobra, no to masz ten czas. No, ten czas minął, no to już coś zróbmy. Ale nie można tak, tak? Każdy ma swój czas. Dobra. E, wakacje: 3, 4, 5. Trochę rzeczy się udało, słuchajcie, w tym roku. Udało się tak zmienić pracę mężowi z moją pomocą, zorganizować to wszystko. A, co jeszcze? 500. Czy on w tym roku skończył studia? Tak, w tym roku skończył studia, przecież się obronił podyplomowe i dzięki temu zasadniczo <laughs> zmienił pracę. Dobra. A, bo tutaj mam jeszcze subkonto. Hmm raz dwa trzy cztery pięć więc tu nie będzie trzy tysiące bo już na subkącie mam tu pięćset sześć siedem osiem dziewięć tysiąc raz dwa trzy cztery pięć tu jest tylko połowa tego resztę robię przelewy na subkonto o te subkonto muszę teraz zobaczyć na to, na to co stoi po tym wydrenowaniu, wszystkiego. No dobrze, że te pieniądze były po prostu. Słówka dla psa, które już teraz na same przyjemnostki będzie. Mój stary dziad jest zdrowym dziadem. Radosnym psem. Wzięliśmy go ze sobą na te kilka dni. Był bardzo grzeczny. Żeby to było tak wszystko szybko zorganizowane, że chyba nawet w tym hotelu nie zdążyła dla niego ogarnąć. Dobra, święta. I już święta. Zaraz muszę zacząć robić plany. Przeważnie w listopadzie zaczynam gotować na święta, tak, żeby zamrozić i e, szybciej coś tam mieć. Nie wiem, czy w tym roku będę to robić, czy e, skorzystam z niewolnych po prostu przed świętami. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, 1100. Nie będziemy, nie wiem, czego gotować. To myślę, że te pieniądze nam spokojnie wystarczą. O Jezu, ciągle po prostu z tym gardłem mam coś. Co rano się obudzę, to. No. Okej. Okay. I tu co mamy awaryjne, których zasadniczo już w ogóle nie mam. Och. Ale bieda. Kiedyś tu było. Ho, ho, 798. O, muszę zmienić kartę. Mm, tu mam 200 na awaryjnym, 288 plus 200 to 488. 498. Dobra, wezmę to jeszcze tu. 498, czyli mam 500 na awaryjnych teraz i dorzucę 200, czyli mam 700. <ślesk> <ślesk> mm. <ślesk> Tak, będę chciała zasilić bardziej awaryjne pieniądze, bo jak widać, robią super robotę. Zaraz sobie siądę i podsumuję sobie cały ten rok. Co się udało, co się nie udało. Ja mam krótką pamięć do pewnych rzeczy, a tak naprawdę dużo się działo w tym roku. I dużo takich naszych małych zwycięstw było. <laughs> że tak powiem partnerskich z mężem. Wiele rzeczy zamknęliśmy i wiele rzeczy nam się udało, i muszę to po prostu złapać i może przejrzę sobie sobie stare filmy, koperty albo swoje budżety, zobaczę i zrobię taki updatecik na koniec roku i plany na kolejny rok. Robiłam to już w tamtym roku, to się bardzo fajnie sprawdziło, więc taki plan na kolejny rok jest bardzo dobrze sobie wcześniej zrobić, kiedy macie jeszcze ten czas, żeby sobie wszystko w głowie poukładać co byście chcieli. No wiadomo, że to w 100% nie, nie jest tak, że wychodzi, ale jeżeli wyjdzie część z tych założeń, to już uznaję, że e, temat jest zrobiony i, i fajnie, więc e, takie założenia też na przyszły rok bym chciała zrobić. One będą finansowo mentalne. E, tak, więc e, skoczę sobie zobaczyć budżety moje stare, założę nowy budżetownik, czyli taki po prostu zwyczajny zeszyt. Napiszę plany na cały rok, i zobaczymy, jak to wyjdzie. Także niebawem się zobaczymy, muszę zrobić plan posiłków, także zapraszam Was serdecznie. Podejrzewam, że jakoś pojutrze wrzucę film z zakupów i z planami na dwa tygodnie. I co? I do roboty wracam kochani do Was. Dziękuję bardzo, że byliście i że piszecie mi takie miłe komentarze. Za te niemiłe też dziękuję, bo czasem dają po prostu do myślenia. Całuję Was wszystkich, budziaki, ba.